Witam serdecznie. Jeżeli ktoś filmuje lub robi zdjęcia smartfonem z lunetą, to zapewne ma, a może nie ma, doświadczenia z tak zwanym czarnym polem po bokach, które jest teraz dosyć mocno widoczne. Mamy fajny zoom ze statywu, nie mamy drgań. To jest właśnie smartfon z uchwytem do lunety na statywie i było czarne pole. A teraz mamy to samo, ten sam zestaw, ale już tego czarnego pola jest dużo mniej. Jeżeli by dobrze ustawić obiektyw, to wtedy to po prawej stronie zniknie, a jeżeli lekki zoom cyfrowy, to już w ogóle będziemy mogli filmować i kręcić bez tego czarnego pola. Tak to wygląda na przykład w zbliżeniu przejeżdżający pociąg. Efekt ten można uzyskać, jeżeli na smartfonie zamontujemy tak zwaną dodatkową soczewkę. A tutaj mamy nawet księżyc w przyspieszeniu, czyli widać, że się rusza, czyli się wszystko kręci wokół Słońca. Możemy uzyskać ten efekt, że na ten mały aparat w smartfonie montujemy soczewkę makro. Żeby wykonać takie zdjęcia lub filmowanie, potrzebujemy oczywiście lornetki albo lunety, ponieważ jest to wygodniejsze, to taki mono okular. Ja mam akurat z gwintem, ale gwint coś nie działa i mocowanie do statywu wykorzystuję z tego właśnie oto uchwytu, który ma kilka części. W pierwszą oczywiście wsuwamy smartfon, z tyłu są dwie dziurki na śruby. Tutaj mocujemy do lunety taki uchwyt i na prowadnicy możemy sobie nastawić odpowiednio do naszego smartfonu aparat wprosto w soczewkę lunety i po włączeniu potem musimy sobie dostroić prawo, lewo, góra, dół, żeby jak najwięcej uzyskać. Tutaj widzimy, że jest czarne pole po bokach, ale mamy taki sprytny Aukey 3 w jednym i to jest, soczewki są szerokokątna, makro oczywiście. Ja wybieram makro, dzięki czemu mam od razu powiększony obiektyw aparatu w smartfonie. Makro można sobie również robić zdjęcia i kręcić filmy. Wtedy to odległość jest dosłownie centymetr, półtora. Ale ja to używam do tego, żeby z tym właśnie dodatkowym obiektywem, z dodatkową soczewką, w ten sposób przyłożyć już do lunety i wtedy pozbywam się czarnego pola. Muszę to jeszcze wypróbować na lunecie takiej astronomicznej, tyle że ona ma dużo cieńszy ten okular i niestety ten uchwyt nie chce działać. No i dzięki temu możemy sobie dostosować już bez ciemnego pola, tylko to trzeba właśnie poprzesuwać, pobawić się, potem sparować mocno śrubką i możemy takie rzeczy sobie zoomować naszym smartfonem.